Станіслав Монюшко, Сука і Козак. Така трохи дивна афіша з'явилась на Вінницькій обласній філармонії. І звичайно, що цінителів тонкого мистецтва дещо шокувало подібне поєднання понять. Тож інтрига концерту зберігалась аж до того моменту, коли цій суці настав момент з'явитись на сцені. Нею виявився архаїчний струнний музичний інструмент за знаками скрипки і дивним, тужливо-тягучим голосом. Це була сука білгарайська, що походить з 13-14 століття і фактично є предком сучасної скрипки. Регіон її побутування – місто Білгарай на сході Польщі. Меломанам добре відомі інструменти і музика, написані в епоху бароко авторами із Західної Європи. А тут маємо більш ранній приклад відродження давніх слов'янських музичних традицій, і концерт у Вінниці є одним з прикладів цього явища. Знайомтесь, перший відкривач, дослідник, композитор і виконавець музики на суці білгарайській Марія Пам'яновська, професор музичної академії у Кракові. 25 років тому вона відкрила цей інструмент за акварельним малюнком, знайденим у Варшавському національному музеї. Реконструювала його і нині навчає своїх студентів гри на ньому. Przyjechałam na Ukrainę z bardzo nietypowym instrumentem. Instrument nazywa się suka biłgorajska. Ten instrument ja zrekonstruowałam 25 lat temu, ponieważ nie istniał żaden egzemplarz tego instrumentu. Ostatni muzyk grał 100 lat temu na suce biłgorajskiej. Rekonstrukcję wykonałam z, można powiedzieć, z obrazka Wojciecha Gersona. To jest akwarela, która znajduje się w Muzeum Narodowym w Warszawie. Konkretny egzemplarz zrobił Andrzej Kuczkowski, mój przyjaciel już nieżyjący, lutnik. Ten instrument teraz tak na stałe już gości w muzyce polskiej. Ja mam studentów w Akademii Muzycznej, którzy grają na tym instrumencie i od 25 lat jeżdżę po całym świecie, opowiadam o suce biłgorajskiej, o całej rekonstrukcji i też moi studenci ze mną bardzo dużo podróżują. Jest w tej chwili, mam około 20 osób, które grają już na suce biłgorajskiej. Są różne odmiary basowe, sopranowe, także różne rodzaje są tych suk. Mamy zespół, który w zeszłym roku zrobiliśmy dużą trasę w Ameryce i jeździmy do Chin. Właśnie z tym zestawem instrumentów robimy projekt w tym roku w Chinach, w Wietnamie, w Afryce Południowej i wszędzie tam ta suka jest bardzo kilkakrotnie zapraszana, to znaczy, że podoba się jej dźwięk, że to jest taka ciekawa historia. Także bardzo się cieszę, że na Ukrainę mogłam przyjechać i pokazać naszym sąsiadom też ten unikatowy instrument, szczególnie, że on pochodzi z części wschodniej Polski. To są instrumenty, które nawiązują do gudoków ukraińskich. I właśnie suka biłgorajska była tym pierwszym instrumentem, który odtworzyłam praktykę wykonawczą. Ja oczywiście, ponieważ ten repertuar jest, no, nie był znany, więc ja teraz tworzę od wielu lat swoją własną muzykę, właśnie przeznaczoną na zespół Suk. I ostatnia płyta moja, Voice of Suka, była nagrana, dedykowana wyłącznie, to były moje kompozycje na instrumenty te odtworzone. Dlatego zachęcam też moich studentów, każdy ma obowiązek skomponowania na koniec, kiedy zdaje egzamin na magistra sztuki, ma obowiązek skomponowania co najmniej jednego utworu na sukę biłgorajską. Ja to wszystko chowam do szuflady i oprócz moich utworów powstaje już takie wielkie dzieło młodego pokolenia, które jest dedykowane tym odtworzonym instrumentom. Też to było dosyć szokujące dla mnie, że taki instrument, taka nazwa. Różne są teorie. Jedna teoria mówi, że dlatego, że wyła jak pies, jak 100 lat temu grano na niej. No nie wiem, nie słyszałam, nie żyłam wtedy, więc trudno mi powiedzieć. A druga, że w okolicach Biłgorajskiego, w okolicach wsi Kocudza, gdzie ostatni muzykant grał na tej suce, na skrzypce wiele wieków mówiono psy. A ponieważ gra się kompletnie inaczej, to są tak zwane polskie skrzypce brzuchowe, skrzypice. Te skrzypice brzuchowe opisywał Martin Agricola, to był niemiecki teoretyk muzyki w XVI wieku już. Przodkowie skrzypiec, można powiedzieć, tacy pradziadki, prababki skrzypiec. To są właśnie suki biłgorajskie, suki mieleckie i fidele płockie.